bardzo serdecznie. Ewelina Siatkiewicz, Magnetica Lashes. Dziś postanowiłam rozwiać Wasze wątpliwości na temat rodzajów rzęs, które są dostępne na rynku. Ponieważ bardzo często słyszymy różne nazwy, zastanawiamy się, do czego one służą, zastanawiamy się, jak one się noszą na oczach i które są lepsze. Dlatego dziś postanowiłam zrobić właśnie taki filmik, na którym poznacie troszeczkę tajników na temat rzęs. Moi drodzy, przede wszystkim rzęsy, wszelkie rzęsy, które są na rynku, w większości powinny być wykonane z materiału PBT. PBT jest to pewien rodzaj plastiku. Rodzaj plastiku, który daje się wykorzystywać na oczach bardzo plastycznie. Po pierwsze, można go niesamowicie dociąć, dzięki czemu rzęsa ma swoją podstawę, ma swoją długość, jak i ma swoje zakończenie piękne, ostrzejsze, niesamowicie fajnie zatemperowane, dzięki czemu imituje fantastycznie rzęsę naturalną. Rzęsy z takiego materiału są tak naprawdę najlepsze. Na rynku są różne rodzaje tego materiału i im lepszy rodzaj tego materiału, tym rzęsa jest lepiej barwiona. Więc jeżeli widzicie rzęsy czarne i dajecie je pod światło, widzicie te rzęsy w różnych odcieniach, na przykład zieleni bądź błękitu, to te odcienie spowodowało barwienie rzęs. Dlaczego? Dlatego, żeby osiągnąć czarny kolor, trzeba zmieszać wiele różnych innych kolorów. I przeważnie właśnie ta zieleń czy ten błękit wybija się właśnie z takiego barwienia, zwłaszcza na cieńszych rzęsach. Aktualnie coraz bardziej się dąży do tego, żeby ten PBT było naprawdę świetnej jakości. My taką świetną jakość wprowadzaliśmy właśnie w tych złotych rzęsach, gdzie czerń jest aż po same końce i nawet pod światło nie będzie przebijać inny kolor. To daje możliwość naprawdę osiągnięcia niesamowitej głębi spojrzenia u Waszych klientek. Ale do rzeczy, miałam mówić o różnicach w rzęsach, dlatego już Wam o tym opowiadam. Na pewno spotkaliście się z czymś takim jak rzęsy jedwabne, czyli rzęsy typu silk, jak i rzęsy mink, czyli rzęsy typu norka. Już Wam tłumaczę na czym polega różnica. Przede wszystkim obydwa rodzaje rzęs są z tego samego materiału. To jest dalej materiał PBT, przynajmniej przy dobrych rodzajach rzęs. Więc zarówno rzęsy mink, jak i silk są wykonane z tego samego materiału. Nie ma tu absolutnie różnicy w tworzywie. I ponieważ pewnie na rynku słyszałyście rzęsy jedwabne, czyli właśnie te rzęsy silk. Rzęsy jedwabne, moi drodzy, nie istnieją. Nie ma rzęs wykonanych z jedwabiu. To jest dalej ten sam materiał PBT. Natomiast jedwab jest tylko nazwą marketingową. To jest coś w rodzaju chusteczek miękkich jak aksamit, prawda? Natomiast różnią się one troszeczkę od rzęs mink, o których zaraz opowiem i zaraz Wam powiem o tych różnicach. Zatem silk rzęsy, które tutaj mam, możecie sobie troszeczkę podejrzeć, są rzęsami marketingowo nazwanymi jako rzęsy jedwabne. Nie są to rzęsy z żadną domieszką jedwabiu, nie ma tu nawet grama jedwabiu. Jeśli chodzi o rzęsy mink, to są rzęsy, których nazwa z języka angielskiego wskazuje norkę. I absolutnie te rzęsy również nie są stuprocentową naturalną norką. Są to rzęsy, które mają imitować właśnie futerko norki, czyli mają być fajnie odbijające światło, błyszczące, ale nie przesadnie. I tak naprawdę więcej jest w nich tego matu niż w rzęsach jedwabnych. No już zaczęłam troszeczkę o różnicach mówić. Natomiast jest też inna porowatość tych rzęs, ponieważ rzęsy jedwabne, po to, żeby były bardziej imitujące jedwab, są bardziej błyszczące. Przeważnie dodatkowo mają jeszcze właśnie dodatkowo swoje nazwy, na przykład te mają nazwę diamond, czyli mają się dodatkowo błyszczeć jak diamenty. Dlaczego? Dlatego, że są panie, które uwielbiają mieć bardzo wyraziste te rzęsy, lubią mieć błysk na oku, lub które potrzebują jeszcze większego otwarcia oka. I takie rzęsy świetnie się wtedy na tych oczach sprawdzają. Gdzie się nie sprawdzą? Nie sprawdzą się w przypadku cery tłustej. Dlaczego? Dlatego, że wykończenie tych rzęs jest wykańczone silikonami i te silikony mogą powodować, że rzęsa się troszeczkę bardziej ślizga i te stylistki, które mają już dosyć mocne doświadczenie w rzęsach, poczują tą różnicę tego większego ślizgania się. I o ile u klientki, która ma cerę naturalną, czyli wydziela normalną, która wydziela minimalną ilość sebum, jak i u klientki, która ma cerę suchą, która praktycznie tego sebum naprawdę ma
bardzo malusieńko, nie będzie dochodziło do zatłuszczenia rzęs, dzięki czemu nie będzie miało to wpływu, więc takie rzęsy świetnie się sprawdzą. Natomiast ponieważ rzęsy mink są bardziej matowe, są bardziej porowate, ta przyczepność ich też jest większa. Jeżeli mamy klientkę, która jest problem z przyczepnością rzęs, rzęsy mink na pewno sprawdzą się bardziej, ponieważ ich ta porowatość będzie bardziej, lepiej się łączyć z łuskami naturalnymi włosów, a sebum nie będzie to miało dużego znaczenia, bo faktycznie poczujemy różnicę. Więc można powiedzieć, że te rzęsy mink mogą się trzymać lepiej, ale tylko u osób, które mają cerę tłustą. Jeżeli mamy klientkę z cerą normalną lub z cerą suchą, absolutnie nie powinniśmy się w ogóle przejmować, czy te rzęsy silk, czy mink będą się lepiej trzymać, tylko powinni popatrzeć na ich aspekt wizualny. Czyli to, że rzęsy mink zawsze będą naturalnie wyglądać na oku, niż rzęsy silk, jedwabne, błyszczące. Na pewno na rynku są też dostępne inne rodzaje rzęs. My w Magnetic Caresses mamy wręcz cały po prostu wzornik różnych rodzajów rzęs. Warto zawsze zwrócić uwagę, żeby rzęsy wybierać też w innych kolorach. Czerń jest niesamowicie prostym kolorem do założenia na oczach i tak naprawdę wiele klientek nosi tą czerń. Natomiast są też przepiękne brązy, które faktycznie świetnie się sprawdzają u blondynek, u ciemnych blondynek, u osób rudych i absolutnie nie wyglądają mdło na oczach, co nam się mogłoby kojarzyć, ale wyglądają naprawdę bardzo wyrachowanie, szlachetnie i prowadzają niesamowitą klasę. Polecam na pewno łączenie brązów z czernią. Przepięknie, zwłaszcza u osób z ciemnymi włosami, nawet tak ciemnymi jak moje, wygląda wyklejenie jednego rzędu czarnym kolorem, a drugiego kolorem brązowym. Dodaje to zarówno głębi, jak i szlachetności płynącej z brązów. Bardzo fajnie jest też zwrócić uwagę na rzęsy typu rzęsy podwójnie ścinane, czyli takie, które mają, może nie te podwójnie ścinane, tylko takie, które mają różne końcówki, czyli stopniowane. Te rzęsy świetnie sprawdzą się do efektu Kim. U nas są one również dostępne, Magnetic Caresses. Fantastycznie wyglądają w aplikacjach na oczach i dodają mega naturalności też, jeżeli byśmy użyli ich w przypadku pełnej aplikacji, nie tylko aplikacji w stylu Kim. Jeżeli chodzi jeszcze o rodzaje rzęs, były też na rynku rzęsy różne rodzaje, na przykład dostępne rzęsy typu kaszmirowych, rzęsy naturalne z norki. Jeżeli chodzi o rzęsy naturalne z norki jak najbardziej istniały. Swego czasu były dość popularne, gdy wchodziły metody wolumetryczne na rynek. Były one bardzo cienkie, więc one świetnie sprawdzały się do metod objętościowych. Natomiast one były niestety wykonywane z futerka naturalnych norek. Jakbyśmy podpalili taką naturalną rzęsę, zobaczylibyśmy, że ona pachnie palonym włosem, że inaczej się zachowuje. I po pierwsze, gorzej się nosiły, bo się rozwijały. Po drugie, nie było to zbytnio ekologiczne. W związku z tym w branży się po prostu zaczęło odchodzić już od tych rzęs, właśnie wykorzystując rzęsy wykonane z PBT. Były kiedyś też na rynku rzęsy sypane, które często były włóknem akrylowym, dużo cięższym, dużo gorszym do noszenia i bardzo, ale to bardzo łatwym na odkształcenia. To niestety też nie było fajnie, dawało komfort noszenia, bo tym bardziej obciążało rzęsę naturalną. Były rzęsy, które się nazywały jako kaszmirowe. I tu też pamiętajcie, że to była tylko i wyłącznie nazwa marketingowa. Rzęsy sztuczne, poza rzęsami ze 100% naturalnych norek, nie są pokrywane żadnymi domieszkami jedwabi, żadnymi domieszkami właśnie norki. Nie są w żaden sposób uszlachetniane żadnymi tego typu materiałami. Po prostu są pewne fantastyczne materiały na rynku, które pozwalają nam nosić rzęsy sztuczne, które naprawdę idealnie wyglądają na oczach i wręcz bardzo naturalnie. Osobiście, które uwielbiam najbardziej? Najbardziej ostatnio pokochałam serię Gold i ta seria Gold też jest w postaci właśnie rzęs mink. Nadaliśmy im leciutki połysk, żeby połączyć też trochę właściwości rzęs jedwabnych z rzęsami mink, natomiast cała porowatość przyczepności doskonałej jest właśnie skierowana z rzęs mink i fantastycznie się sprawdza, dzięki czemu te rzęsy się też lepiej trzymają. Same je właśnie aktualnie noszę. Nasze klientki też je pokochały, zwłaszcza przez cudowne kasetki. I myślę, że na pewno mogę je każdemu polecić. Wcześniej wręcz uwielbiałam
rzęsy Ming, aczkolwiek były też takie momenty, kiedy potrzebowałam większego wzmocnienia tego oka, chciałam mieć bardziej widoczne rzęsy i wtedy stawiałam na silki. Więc jak widzicie, wszystko zależy od naszego gustu. I gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, pamiętajcie, piszcie w komentarzach, piszcie do mnie. Zapraszam na mój profil na Instagramie ewelinasiatkiewicz.magnetica. Zapraszam na nasz profil na Instagramie firmy Magnetica, jak również na nasze kanały na Facebooku. I dziękuję za uwagę.